Cześć! Kolejną rzeczą, jaką zajmiemy się, to będzie zbudowanie dynamicznych zależności w naszej aplikacji. I co to oznacza? Pozwól, że Ci pokażę. Jak widzisz na ekranie startowym, informacja mówiąca o tym, na jakim ekranie znajduje się aktualnie użytkownik, jest wpisana po prostu, jak to się mówi, z palca, na sztywno. Jest to po prostu statyczny string, który nie jest zależny od tego, na jakiej aplikacji jest ta informacja wyświetlana. O ile łatwiej, o ile lepiej byłoby, gdyby jednak ten przedrostek, który mówi o nazwie naszej aplikacji, był niezmienny, ale już cała informacja dotycząca ekranu zależała od ekranu, na którym się znajduje dany opis. Dzięki temu moglibyśmy po prostu brać kontrolkę i tylko ją wklejać w kolejne ekrany, a nazwa sama automatycznie byłaby podmieniana. I zobacz, jak prosto możemy to osiągnąć. Mamy tutaj string, w którym mamy napisaną pełną nazwę. Usuńmy całą tą niepotrzebną część. Pamiętajmy, aby zostawić spację, bo wszystko, co dokleimy dalej, będzie tak jakby przedłużeniem tego stringu, więc jeżeli nie zostawimy tej spacji, tutaj spacji tam nie będzie. Dodajmy znaczek ampersand, który będzie nam mówił, że do tego stringa coś dokleimy. I tutaj możemy wprowadzić dowolną dynamiczną wartość, czyli na przykład możemy wstawić wartość pochodzącą z aplikacji i właściwości tej aplikacji, jaką jest aktywny ekran, a następnie właściwości tego aktywnego ekranu, jaką jest nazwa. I w tym momencie, proszę bardzo, nazwa sama się wkleiła. Ja mogę wziąć tą funkcję i poprzeklejać ją wszędzie tam, gdzie chciałbym wyświetlić taką informację zależną od ekranu. Jest to o tyle fajne, no bo zauważ, że obecnie jestem na ekranie zamówienie do zrealizowania. Tutaj widać, że autor zapomniał wprowadzić prawidłowej nazwy ekranu. Jeżeli natomiast ta nazwa będzie dynamicznie ustawiana, czyli zależna od nazwy ekranu, to tak naprawdę ja jako twórca aplikacji w ogóle nie muszę o to dbać. Jeżeli później w jakimś momencie stwierdzę, że chciałbym, żeby ten ekran inaczej się nazywał, proszę bardzo, wszystkie informacje na ekranie, które odwołują się do nazwy tego ekranu, również zostaną podmienione. Inną rzeczą w ramach dynamicznych zależności jest użycie funkcji user. No bo zauważ, że w tym polu, gdzie wyświetlamy nazwę aktualnego użytkownika, jest podana sztywna wartość. Jeżeli w tym momencie inny użytkownik wejdzie w tą aplikację, to on również zobaczy imię, nazwisko Megan Bowen. A chcielibyśmy, żeby wyświetliło się jego imię, nazwisko. I to możemy bardzo prosto osiągnąć, wykorzystując taką funkcję user, która posiada dostęp do podstawowych informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku. E-mail, pełna nazwa wyświetlana oraz zdjęcie. W polu tekstowym możemy wyświetlić full name, zobaczymy wtedy nazwę Megan Bowen, ale to już jest wartość dynamiczna. Ponadto możemy informacje o zdjęciu wykorzystać, żeby wyświetlić aktualne zdjęcie użytkownika. Czyli dodamy sobie zdjęcie, tutaj w wartości pola image użyjemy user.image i w tym momencie zobaczymy zdjęcie Megan Bowen. Możemy je podmienić, wrzucić w miejsce, w którym wcześniej wrzuciliśmy po prostu anonimową ikonkę. Dodatkowo dodajemy tutaj może jakieś zaokrąglenie, tak żeby była taka ładna, okrągła ikonka. No i to już wygląda znacznie lepiej. Teraz to, co należałoby zrobić, to tak przygotowane informacje poprzeklejać na następne, kolejne ekrany. Gdy to będziemy mieli zrobione, to następną rzeczą będzie poprawienie troszeczkę user experience'u na ekranie składania zamówienia. No bo zobaczmy, jak wygląda teraz obsługa takiej listy. Jeżeli użytkownik uruchomi aplikację, przypominam, że albo robimy to poprzez kliknięcie przycisku tej ikonki, strzałki, albo kliknięcie F5, albo po prostu z przyciskiem Alt, możemy normalnie pracować na aplikacji, tak jakbyśmy byli użytkownikiem. Więc w tym momencie użytkownik, jeżeli znajdzie jakiś przedmiot, cały w ogóle się zamazuje na fioletowo. Pierwsza rzecz, jaka jest do poprawy, to właśnie to. Druga rzecz jest taka, że użytkownik nie wie, co wybrał, nie wie, co zamawia. Zacznijmy od tego, aby dany element nie kolorował się cały na fioletowo. Jest to spowodowane tym, że na samej górze mamy taki obiekt cover, który żeśmy dodali po to, żeby użytkownik nie mógł kliknąć w poszczególne elementy. On miał właśnie przesłaniać cały element. Ja ustawiłem go jako przezroczysty, natomiast on cały czas ma kolor przy funkcji, przy właściwości on hover, zatem ukryję jego hover fill, czy zrobię transparentny. To samo powinienem również zrobić
dla pressed fill, czyli wypełnienia, kiedy element zostanie kliknięty. I w ten sposób nie mamy efektu, że elementy kolorują się na całe na fioletowo. Ale natomiast teraz już w ogóle nie widzimy, na co użytkownik najeżdża myszką. W tym celu użyjemy właściwości transition w galerii i na przykład możemy tutaj ją ustawić jako pop, więc w tym momencie, jeżeli użytkownik będzie najeżdżał na jakiś element, to będzie on tak troszeczkę wysuwał się do przodu. Dalej, jeżeli użytkownik kliknie, nie wiadomo, który element został kliknięty, więc dodajemy sobie tutaj w informacji zamów przedmiot w wartości tekst, aby po prostu taka informacja została dodana i zrobimy to tak samo jak w informacji nawigacyjnej na samym szczycie ekranu aplikacji, czyli dodajemy spację, dodajemy ampersand i wprowadzamy tą zależność, podając najpierw nazwę galerii, a następnie selected item i jego nazwę, czyli w tym przypadku to będzie sample heading. Zamów przedmiot lorem ipsum. Oczywiście ta nazwa może być dłuższa, więc dajmy tutaj troszeczkę więcej miejsca i już powinno być to lepiej widoczne. Tych rzeczy związanych z dynamicznymi zależnościami zostało jeszcze trochę, w szczególności jeżeli chodzi na przykład o wyświetlanie informacji o aktualnie wybranym elemencie na ekranie moich zamówień, czyli zamówień użytkownika. Tak samo na zamówieniach do zrealizowania. Tutaj mamy możliwość zmiany statusu danego zamówienia. No i fajnie byłoby, żeby te elementy były wyświetlane w zależności, na który element kliknęła osoba z serwisu. Ale tymi rzeczami zajmiemy się już przy okazji galerii, także zapraszam do lekcji następnej.